Cześć, witam Was wszystkich, Krzysztof. Pozdrawiam Was z pola, gdzie będę prowadził poszukiwania. Dotarłem dzisiaj na pole. Będę szukał na tak zwanej Żurawiej Górze. A towarzyszyć mi dzisiaj będzie Mercedes wśród wykrywaczy, czyli Xpedeus. Jeżeli chodzi o użytkowanie wykrywacza metali Xpedeus, jestem tutaj bardzo doświadczonym użytkownikiem, ponieważ mam przyjemność chodzenia z nim od wielu lat, praktycznie od samego początku, kiedy ten model trafił na polski rynek. Mocne ślady użytkowania tego wykrywacza. No nie ukrywam, że każdą wolną chwilę spędzałem z Xpedeusem, bo chodzenie z nim sprawia prawdziwą przyjemność. Założyłem do niego nową ceweczkę 9-calową X35. Poszukiwania będziemy prowadzić na tej górze, Żurawiej Górze. No i mam nadzieję, że coś wyjdzie ciekawego spod cewki. Pierwszy sygnał. Pierwsze sygnały zawsze nagrywam. A to pod cewką w dołku była łyżka, a bardziej to, co po niej zostało. Sygnał dosyć głęboki. Na skarpie z boku ta łyżeczka leżała. No i coś się zaczyna pokazywać. Idziemy dalej. Mamy sygnał. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest. Gdzieś to tutaj w tej bryłce. Ładna klamerka od paska. No i trzeba się cieszyć. Już jakieś ślady przeszłości pokazują się. Trochę się zmordowałem, a zobaczcie, co wykopałem w tym dołku. Lemierz wielki, kawał żelastwa, sygnał walił jak nic. Będzie trzeba to zabrać z pola, żeby nie zawalało, bo przecież my nie tylko poszukujemy, ale też sprzątamy. Wykrywaczu Xpedeus pracuje na 5 tonach. Przyzwyczaiłem się do nich. No i z automatu wiem, kiedy pod cewką jest coś wykonanego ze stali szlachetnej, ewentualnie jakieś małe żelazo. Pokażę Wam przykład, jak identyfikuję malutkie żelazo i jaki jest dźwięk na to w Xpedeusie. Wykopaliśmy tutaj małe żelazo. Zobaczcie, wykrywacz pokazuje go dźwiękiem na zasadzie jakby spawania, tak to określę. Niska wartość ID OK, natomiast dźwięk jest taki, że z automatu wiem, że to jakiś malutki kawałek żelaza. Teraz sobie to wykopiemy i Wam pokażę, jak to wygląda. O, no i tu jest żelazo, mniejszy kawałek, jakiś fragment od łańcucha, no i z automatu wiem, że jest żelastwo i jeżeli nie muszę kopać, to tego po prostu nie wykopuję. Posłuchajcie dźwięk żelaza. Natomiast dźwięk metali kolorowych pokażę Wam na przykładzie wcześniej znalezionej klamerki. Dwa różne tony dźwięków, nie w sposób tego nie odróżnić. Za to też również cenię sobie Xpedeusa. Stare przysłowie mówi, kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. Musiałem zapitalać do Flintstona po ProPointer. A tu oto mamy sygnał z dołka. O, ucieka nam. Jest tutaj monetka, zaraz zobaczymy, co to
Ja już widzę, bo nam się błyszczy. Tak zwane złoto Weimaru 10 Deutsch Rage Fenningów. No i trzeba też się z tego cieszyć. Jest kolejna znajdka. Nie była za głęboko, praktycznie na wierzchu. Ładny emblemat, pruska tarcza policyjna. Stan taki dosyć nieciekawy, natomiast może jak trochę podczyszczę, to coś z tego będzie bardziej czytelnego. No, schodzi ładnie. No. No chociaż nie, myślałem, że nic z tego nie będzie, nawet widać resztki emali, te tarcze, odznaczenia policyjne, one były emaliowane, no i tutaj też fajnie to widać. Deus wziął to pewnie, no ale to nic dziwnego, ponieważ całe te odznaczenia leżało praktycznie na wierzchu. A poniżej leży propointer i pika co kilka sekund. Nocta Macro Pulsive Pointer ma system alarmowania w momencie, kiedy go gdzieś zagubimy. No i sobie raz w czasie pika. O, posłuchajcie, za chwilę się odezwie. O, pyknął sobie. I za chwilę kolejny raz. Jest to fajna funkcja, bo jak gdzieś nam wypadnie propointer, to on się właśnie odzywa. No i się trochę zdziwiłem, bo wpadło współczesne 2 złote obiegowe. Krywacz Xpedeus cenię sobie za to, że można pracować na 35 częstotliwościach w zakresie od 3,7 do 27,7 kHz. Funkcje reaktywności dają niesamowitą możliwość na zmianę szybkości wykrywacza. Wykrywacz Xpedeus przy odpowiednich nastawieniach bardzo szybko separuje od siebie leżące przedmioty niczym kałasznikow. Xpedeus jest bardzo czułym wykrywaczem. Robi to na mnie ogromne wrażenie. Jest to mega uniwersalny detektor, który u mnie w mojej stajni ma dożywocie. Do tego grunt balans możemy ustawić na śledzenie, na tak zwany tracking, na ręczny, lub możemy podpompować wykrywacz i go dostosować do gruntu. Ja z reguły chodzę na ustawieniach ręcznych i ustawiam wysokie wartości grunt balansu. Wyciągnąłem blaszkę cynkową, tak zwany psi nieśmiertelnik. Deusik fajnie go liznął, ID pewne, no ale blachy cynkowe każdy detektor widzi no, pewnie. Jest to psi nieśmiertelnik z miejscowości Rosenberg, to tutaj z tej miejscowości, gdzie ja mieszkam, w naszej okolicy znajduje się te psie numerki, na wcześniejszych filmikach też Wam prezentowałem. W kształcie trzylistnej konieczynki z zawieszką. Także ciekawa pamiątka regionalna trafi do naszej Izby Historii Regionu w Suszu, które prowadzi Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, a wspiera Klub Odkrywcy. Kolejny dołek i już kolejna też łyżka. Też niecała, współczesna, aluminiowa. Kolejny pewny sygnał. Gdzieś tutaj go mamy w tej skarpce. Zaraz, o, jest tutaj, zobaczcie.
sygnalizuje ProPointer. Odłożę i Wam pokażę. Jest guziczek, zaraz zobaczymy, co to za guziczek. Przetrę go. Piękny gwardyjski guzik z okresu wojen napoleońskich. Nasze tereny są bogate, jeżeli chodzi o takie guziki. Tutaj w niedalekim Kamieńcu Suskim stacjonował Napoleon Bonaparte ze swoją gwardią. No i to jest pamiątka właśnie po jego pobycie. Zaraz go podczyszczę, zobaczymy, w jakim jest stanie. Ale już widzę, że będzie w bardzo ładnym stanie. Już po wykopaniu było widać, że głębokie bicia, praktycznie nie z żarty. Ta glina, taka glina bardziej piaskowa tutaj jest, ona zakonserwowała ten guziczek, także nie wiem, czy odbija Wam się to tutaj w kamerce, ale stan jest piękny. Rewelka, chciałoby się powiedzieć. Z łóżkiem nie koszyczkowatym, tylko takim zwykłym, no ale też trzeba się cieszyć, inna odmiana. Pięknie, Deus daje radę. Lubicie jabłka? Ja je bardzo często jadam. Jabłka są zdrowe i dają sporo energii podczas poszukiwań. Polecam. A tutaj mamy odważnik kruścowy. O wadze 50 gram jest tutaj nabite i widać to dokładnie. 50 na dole gram. Też się ładnie zachował. Przeczyściłem go praktycznie. Nic go nie ruszyło. Ząb czasu go nie ugryzł. W ładnym stanie. O, po odczyszczeniu 50 gram ładnie się nam tutaj no wydobyło spod tego syfu, który był no, z ziemi. W trakcie, kiedy nagrywałem film, mogliście słyszeć w tle popierdującego sobie Deusa. W moim przypadku jest to coś normalnego, dlatego że ja go bardzo mocno podkręcam, zwłaszcza kiedy chodzę bez słuchawek. Na głośniku zewnętrznym mi to nie przeszkadza, natomiast z automatu, kiedy zakładam słuchawki, to jednak te wyżyłowane ustawienia troszkę zmniejszam, no bo nie szłoby tak chodzić. Na koniec jeszcze wyszedł taki aluminiowy krzyżyk. Ten trochę krzyżyk mnie zdziwił, bo sygnał był taki lichy, niepewny, ale krzyżyk stał tak w pionie. No i jeszcze do tego złotówka, czyli 3 złote z tego pola, także browar na wieczorne czyszczenie fantów zakupi się ze znajdek. Oczywiście żartuję. Dzisiejsze poszukiwania dobiegają ku końcowi. Słońce zaraz zajdzie za horyzont i zrobi się ciemno. Dziękuję, że dotarliście do końca filmu. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie subskrypcję. Naciśnijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z publikowanymi filmami.